albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Zwróciłem uwagę w tym fragmencie na dwa aspekty. Pierwszy, pytanie, dlaczego apostoł Paweł, kiedy mówił o krzyżu, był odrzucany? Dlaczego mowa o krzyżu nie zdobywała wielu zwolenników od razu przy pierwszym słuchaniu, nie było jakichś wielkich ewangelizacyjnych sukcesów i często Paweł stawał przed murem nie do przebicia? Trzeba powiedzieć, że śmierć na krzyżu, kara śmierci na krzyżu była karą w cesarstwie rzymskim bardzo powszechną, popularną, dlatego że świadczyła o swojej największej brutalności, ale też najbardziej poniżała skazanego. Dlatego szczerze mówiąc, jeżeli ktoś mówił o tym, że z krzyża może płynąć jakaś dobra nauka, no to trzeba powiedzieć, że nie miał za bardzo szans, żeby być słuchany przez tych, którzy właśnie na tych terenach, w tej kulturze wyrastali i tak krzyż rozumieli. Było nawet takie powiedzenie, że ktoś, kto jest skazany na krzyż, a jeszcze nie został wykonany wyrok, już jest martwy. Dlatego nic dziwnego, że mowa o tym, że z krzyża może płynąć coś dobrego, dla wielu była niedorzecznością i głupstwem. Druga sprawa, która wypłynęła mi z tego tekstu, dotyka tego, że apostoł Paweł, zauważmy, bardzo radykalnie dzieli w tym tekście ludzi na dwie kategorie. Dzisiaj można byłoby powiedzieć, że jest to bardzo jakiś niesprawiedliwy podział, że są to zbyt mocne słowa, ale jasno tutaj jest powiedziane, że jedni giną, a inni dostępują Bożego zbawienia. Dlaczego dzisiaj odrzucamy Chrystusa, mimo tego, że nie mamy zupełnie świadomości tego, czym jest, czy była śmierć krzyżowa? Dlaczego dzisiaj odrzucamy Chrystusa, pomimo tego, że mamy przecież Biblię i w zasadzie w bardzo jasny sposób opisane to, co głosił? A może jest jeszcze jakiś inny powód, dlaczego go odrzucamy? Myślę, że jest bardzo wiele powodów, dla których ludzie odrzucają poselstwo o ukrzyżowanym Chrystusie. Są to bardzo różne powody. Każdy z nas mógłby o tych powodach wiele powiedzieć, myślę. Ale nie wiem, czy warto się zastanawiać nad tym i marnować czas i energię na to, żeby szukać tych powodów. Czy nie warto zastanowić się, w jaki sposób można ludzi zachęcić do wiary w Pana Jezusa Chrystusa? Albo w ogóle, czy jest sens chodzić ich w jakiś sposób zachęcać? A może właśnie trzeba by było swoim życiem pokazać, że krzyż jest ważny, że ukrzyżowany Chrystus, że wiara w tego Chrystusa ma sens. Dlatego zachęcam Was i siebie, żebyśmy spróbowali zobaczyć, czy rzeczywiście tego Chrystusa swoją codziennością zwiastujemy.